strony Marta. Dzisiaj jestem sama, Paweł jest w pracy. O, przyszedł i kot Leopold. Co tam, kocie? O, bzysa, pysiątko moje malutkie, przywitaj się. Cześć! O, i kot uciekł, bo zobaczył coś na oknie. Pewnie jakiś ptak leci. No, niestety natura daje o sobie znać. Dzisiaj chciałam Wam pokazać troszkę naszych rzeczy z wyprzedaży. Była taka mała wyprzedaż, więc udało nam się zdobyć parę rzeczy w dobrej cenie. Akurat przydadzą się na urlop, niedługo zaczynamy nasz upragniony wypoczynek, więc będzie coś nowego i coś kolorowego. Udało mi się tutaj zdobyć, no jest troszkę tego. Mamy taką bluzkę żółtą dla Pawła w rozmiarze S. Żółty kolor bardzo pasuje akurat. Mamy jeszcze taką szarą bluzkę, chociaż najlepiej Pawłowi chyba w granacie, w takim ciemnym granacie. Akurat przydadzą się na rower, na hulajnogę. Dla siebie wybrałam taką żółtą bluzę. Bardzo milutka, ma od spodu taki miś. Żółty kolor to w tym roku chyba mój ulubiony kolor, więc dlatego taki wybór. O, mamy jeszcze taką chustkę. Ta chustka powinna pasować do mojej parki. W sumie brakowało mi jednolitego koloru. Parka jest w kwiaty, więc powinna pasować. Ma też bardzo miłą strukturę, więc powinna być ok. Mamy też taką różową bluzę, też od spodu misiowata. W sumie spodobał mi się tutaj napis, nie ma takiej opcji. Pasowałby do apteki, gdy ktoś przychodzi z receptą, której nie da się zrealizować po prostu, z różnych przyczyn. No, jest bardzo ładna też. I jeszcze mamy bluzę, która mi się również podobała. W sumie wybrałam taką bluzę dla mnie i dla siostry. Jedna jest w rozmiarze M dla mnie i dla siostry jest SK. Na Mazurach w sumie mamy taki troszkę inny czas, więc dlatego lazy, będzie lazy czas po mazursku. Obie ubierzemy się w te bluzy i może Wam kiedyś pokażę. I SK. Bardzo fajna, bo lekka, można wszędzie zabrać. Mamy też shorty dla Pawła. Też mogą się przydać, mam nadzieję, że pogoda będzie dopisywać i uda nam się pojechać na plażę. No i jeszcze saszetka, również dla Pawła, na hulajnogę. Ja na tym roku miałam taką różową saszetkę nerkę i w sumie ciągle jeździłam z nią na hulajnodze. Mam nadzieję, że przyda się. A, i jeszcze mieliśmy kupić jakiś mini prezent dla znajomego, bo niedawno miał imieniny. Znajomy jest zapalonym graczem, więc taka bluzka strategiczna, można powiedzieć. Napoleon. Mam nadzieję, że mu się spodoba. Jeszcze musimy... Kocie, nie jest kwiatka! No dobrze. Pokażę Wam jeszcze mojego kwiatka, który dzisiaj zakwitł. Jest bardzo ładny, nazywa się Sandvilla. Ma czerwone kwiatki, takie skórzaste liście. Ogólnie bardzo lubi ciepło. Takie miejsce nasłonecznione, płócieniste. W tamtym roku widzieliśmy takiego kwiatka u naszych znajomych, właśnie w Mikołajkach. Bardzo nam się spodobał i w tym roku postanowiliśmy zakupić również dla siebie. Moja siostra również sobie kupiła takiego kwiatka, ale niestety kwiaty opadły. Chyba miała po prostu za ciepło w mieszkaniu. No właśnie niedługo też ruszam do Leroy, aby pooglądać kwiaty i rośliny. Czasami są tam ciekawe okazy.